Dlaczego Japończycy cię ghostują? Prawda jest taka, że przyjaźń i koleżeństwo w Japonii jest czymś innym niż u was. Wasze relacje są o wiele bardziej głębsze, są bardziej emocjonalne. W Japonii często te przyjaźnie, koleżeństwa to są osoby, które się poznaje na studiach, w szkole, w pracy i są to raczej osoby, z którymi się wypada gdzieś, załóżmy, na wycieczkę, do kina, na żarełko. Rozmawiajmy codziennie. No, rozmawianie codziennie to jest katorga dla każdego Japończyka. Tu naprawdę dobrzy przyjaciele są w stanie kontaktować się raz na kilka miesięcy i nikt się nie obraża. Po prostu dynamika jest zupełnie inna i możliwe, że ty swoją dynamiką po prostu jest tego może za dużo dla takiego przeciętnego Japończyka.